Siemanko, witajcie na kanale Water Jet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. W studio mamy gościa, Kamila. Cześć. Który przychodzi do nas z pewną prośbą. W jaki sposób możemy Ci pomóc? Więc tak, potrzebuję wyciąć pewne elementy z użyciem Waszej technologii, ponieważ mają one dość nieregularne, skomplikowane kształty, jak dla mnie. Będziemy potrzebowali odwzorować pewne kształty, które występują w samochodzie, dość nietypowym. Może samochód jest typowy, ale do nieco typowego zastosowania. Generalnie do driftowozu. Driftowóz. Skąd ta pasja? Od małego, jakieś taka potrzeba adrenaliny i uwielbienie motoryzacji samochodów, jak to działa. Były wcześniej motocykle, ale ostatecznie jest drifting. A jak długo zajmujesz się driftingiem? Dość regularnie ćwiczę od trzech lat, trzech sezonów, można powiedzieć. Kilka ujęć z tego, jak jeździsz. Dzięki, że dostarczyłeś to wideo. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your f***ing clout. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Pokaż nam, jakie elementy mamy wyciąć. Co to takiego jest? A więc tak, tutaj mamy taki element. Widać, jest on dość nietypowego kształtu. To jest element, który tak jakby zamknie nam przednią podłużnicę w samochodzie. Jest to dość może nietypowe rozwiązanie. Chodzi o to, że w driftowozie jest, jakby drifting jest sportem kontaktowym, można powiedzieć, i nasze driftowozy obijają się o siebie podczas zawodów czy podczas rywalizacji. No i przebudowujemy je w ten sposób, żeby były łatwiejsze w naprawie po takich kolizjach, ponieważ odtworzenie oryginalnych elementów karoseryjnych nie jest łatwe. Mają one dość nietypowe kształty, więc przerabiamy je w ten sposób, że upraszczamy tą konstrukcję. Po prostu wycinamy dość dużą, można powiedzieć, część auta, przednią i tylną. Dzięki temu możemy, że tak powiem, sobie odtworzyć to, czy zbudować na nowo z łatwiejszych materiałów do odtworzenia, jak rurki czy profile. I później możemy dzięki temu łatwiej to odbudować. I chyba najtrudniejszy element, który mi też sprawił najwięcej trudności, to jest taki element, który składa się z dwóch części. Jest to kształt przedniego kielicha, tak jakby, wewnętrzna część, jakby wewnętrzna jego strona. Ten element posłuży nam do wzmocnienia konstrukcji. Jest to idealna okazja, żeby pokazać Tobie, jak i widzom, jak działa funkcja programowania, która polega na skanowaniu obrazka i tworzeniu, wiesz, wszystkich linii na podstawie właśnie kształtu. Już jeden taki projekt zrobiliśmy dla kapitana przyczepy, ale to były proste tego typu płytki. Tutaj mamy bardzo nieregularny kształt i zastanawiam się po prostu, w jaki sposób odwzorować to, nie używając tego programowania, wiesz, narysować to wszystko. Wydaje się dosyć skomplikowane, ale nie nierealne. No to już zostawiam Wam. Dobrze. To zaprojektujmy to wszystko, wytnijmy i potem co? Udamy się do Ciebie do garażu, pokażesz nam, jak wygląda ten driftowóz, a w ogóle jaki to jest marki samochód? Jest to BMW 36. Chyba głównie driftowozy to BM-ki, tak, BMW. Tak. Dobrze, więc zacznijmy projektowanie. We'll be right back.
od momentu, kiedy wycięliśmy blaszki dla Kamila, czas sprawdzić, jak posuwają się prace i jak użył tych elementów. Cześć Kamil. Cześć. Przybyłem, aby zobaczyć, w jaki sposób wykorzystałeś elementy, które wycięliśmy u nas. Jakbyś mógł troszeczkę o tym opowiedzieć. Oczywiście. Użyłem ich, tak jak zapowiadałem, do wzmocnienia konstrukcji mojego driftowozu. Może przejdziemy po kolei po tych elementach. Może najpierw pokażę Wam ten słynny element do zamknięcia podłużnicy od wewnętrznej strony. To jest zewnętrzna strona, to jest wewnętrzna. Spawałem tam nakrętki, dzięki którym będę mógł przykręcić sobie baszbar wymienny. Tak jak opowiadałem, będzie to konstrukcja, która w razie kolizji będzie mogła być łatwo na nowo wyspawana i zmieniona na nową. Więc tak, tutaj jak to wygląda po wspawaniu. Tutaj mamy ten element, więc to, tak jak widzimy, odzwierciedla on idealnie kształt podłużnicy. I dzięki temu mamy fajnie zamkniętą podłużnicę, płaską powierzchnię, dzięki której możemy sobie przykręcić kolejny taki element już dospawanym baszbarem. Może po kolei idąc, tutaj mam ten słynny łuk, fantastyczny, pasujący idealnie na kształt kielicha. Został on dodatkowo wzmocniony przez te dziurki, można powiedzieć. Są to odpowiednie przetłoczenia, które usztywniają tą blachę dodatkowo. Może opowiemy o tym za chwilę. Pokażę Wam, za pomocą czego wykonuje się takie przetłoczenia. Idąc dalej, mamy małą blaszkę, która zaślepia nam, tutaj można powiedzieć, fartuch tutaj nad kola. No dzięki temu, tak jak widzimy, łącząc te wszystkie elementy, mamy dość solidną, fajną konstrukcję, dzięki której samochód będzie na pewno dużo bardziej odporny na uderzenia. A co się dzieje dzięki tym przetłoczeniom? Blacha jest bardziej odporna na zgięcia. Nie można jej zgiąć, jest sztywniejsza. Jest trudniej i trudniej po prostu przełamać ją. Aha, a pokaż, czym to zrobiłeś. Dobrze, chodźmy. Tutaj mamy wspomniany wcześniej zestaw. Jest to, dziwnie po polsku się nazywa, po prostu jest to zestaw do wzmacniania konstrukcji. Z angielskiego ma to swoją nazwę Dimple Die Set. Wygląda to tak. Po prostu mamy różne rozmiary tutaj. Jak widzimy, jest tutaj taki kształt stożka troszkę. No i dzięki temu po sprasowaniu tutaj wkładamy tą blachę, którą chcemy przetłoczyć po prostu między. I najczęściej za pomocą prasy sprasowujemy to. I dzięki temu powstają nam takie przetłoczenia. Aha, i dzięki temu blacha zyskuje na... Tak, możemy to spróbować zademonstrować, tą blaszkę. Pewnie będzie ciężko odzwierciedlić, jakiej siły ja używam, ale tutaj widać, że blacha nam się gnie. A tutaj po prostu jest to dużo trudniejsze. Jak widać, nie załamuje się punktowo, tylko ewentualnie wygina się bardziej łuk. Aha, super. Dobrze, cieszę się, że mogliśmy Tobie pomóc. Z niecierpliwością czekamy na zakończenie projektu i na jazdy testowe. Ja również nie mogę się doczekać końca tego projektu. Dzięki Wam wielkie, że pomogliście mi wyciąć te elementy. Jest to dla mnie duża pomoc, bo no nie byłoby to możliwe jakby w domowych takich warunkach garażowych. Także dzięki jeszcze raz, WaterJet Support. I co, zapraszam Was na jazdę po wybudowaniu driftowozu. Piąteczka.